Dzień dobry, nazywam się Karolina Kapałka-Boratyńska, jestem edukatorem w Nadleśnictwie Łopuchówko. Nadleśnictwo Łopuchówko, zaraz jak Państwo zobaczycie, jest jednym z 25 nadleśnictw w zasięgu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Oprócz działań z zakresu gospodarki leśnej, nadleśnictwo dość prężnie prowadzi edukację przyrodniczo-leśną. Prowadzi ją ono w dwóch ośrodkach, w Łysym Młynie oraz na Dziewiczej Górze. Są to dwa ośrodki zlokalizowane zaledwie 15 kilometrów od miasta Poznania. Dodam, że nadleśnictwo nie wchodzi w zakres leśnego kompleksu promocyjnego. Mam nadzieję, że prezentację uda się tutaj odtworzyć. Dlaczego taki temat? W tym roku spotkaliśmy się z niecodzienną sytuacją. Nadleśnictwo Łopuchówko stało się obiektem konfliktu, właściwie czy przyczyniło się do konfliktu ze społeczeństwem na terenie Dziewiczej Góry. Tutaj też macie Państwo to miejsce zaznaczone na mapie. Dziewicza Góra tak wyglądała przed 2012 rokiem. Tak naprawdę miejsce, obszar Dziewiczej Góry był intensywnie odwiedzany ze względu na walory Puszczy Zielonki, a także na znajdującą się tam wieżę przeciwpożarową, która pełniła też funkcję obserwacyjną. Jak widzicie Państwo, na tych zdjęciach nie ma tak naprawdę miejsca na to, żeby wypocząć, zrobić ognisko, nie było miejsca nawet, żeby zaparkować. W związku z dużą presją turystyczną nadleśnictwo postanowiło wstąpić do projektu, w którym utworzyło bazę wypadową, ośrodek edukacyjno-turystyczny, początkowo nazywano też turystyczno-edukacyjnym Dziewicza Góra. Jak widzicie Państwo na pierwszym zdjęciu, mamy tutaj punkt gastronomiczny, toalety oraz salon fotografii przyrodniczej Fotonatura, w którym organizujemy cykliczne warsztaty, a właściwie cykliczne wystawy fotograficzne. Jest też budynek zielonej klasy, który jest miejscem, w którym organizujemy aktualnie pogadanki oraz wiata na ognisko. Ale dlaczego dopiero teraz się chwalimy tym ośrodkiem, skoro on powstał już w 2013 roku? Zamysłem poprzedniego nadleśniczego było wybudowanie owszem i takiej infrastruktury oraz udostępnienie jej podmiotowi zewnętrznemu. Zajęła się tym fundacja, która nie była związana z tak naprawdę działalnością z Lasami Państwowymi. Ta fundacja utworzyła, a właściwie stworzyła markę Dziewicza Baza. Uczyniła to miejscem weselnym, komunijnym, bardzo komercyjnym. Nadleśnictwo Łopuchówko dostało przykaz, że tak naprawdę taka działalność, gdzie jest płatna edukacja, gdzie zajęcia prowadzone przez leśników są opłacane, dostało przykaz, że należy te sytuacje rozwiązać. Powinniśmy tak naprawdę zająć się sami tym ośrodkiem. I od 1 sierpnia właśnie tak się stało. Ale czy obyło się to bez większych przygód? No nie powiedziałabym tego. W tamtym okresie byłam jeszcze pod leśniczym w leśnictwie Annowo, a już przyszło mi zmierzać się z takimi problemami jak komentowanie tychże notatek, które pojawiały się w gazetach, filmów, które pojawiały się w internecie, w telewizji. Dlaczego akurat ja? Ponieważ nadleśniczy miał zamysł, żebym ja się tym miejscem zajęła. Jest tu jeden z artykułów. Wspomniałam, że my się zajmujemy od 1 sierpnia. Umowa oczywiście już w styczniu, zostały pierwsze dokumenty wysłane. Niemniej jednak pierwsze wzmianki również w mediach pojawiały się już 20 czerwca. I proszę tutaj zwrócić uwagę, mam zaznaczone czerwonymi prostokątami. Jest to wywiad jednostronny, w którym osoby, opierając się na niepewnych informacjach, nieuzyskanych od nas, posądzały nas o to, że chcemy zlikwidować miejsce na ognisko. My nie mogliśmy tego zrobić, to miejsce było dotowane, my musimy utrzymać to miejsce. A zresztą dlaczego likwidować coś, co tak naprawdę przynosi bardzo dużo frajdy? Tutaj autorzy również marki Dziewicza Baza podkreślali, że budowali to miejsce od zera. Nigdy jednak nie usłyszeliśmy, że jest to budynek Lasów
państwowych, tylko i wyłącznie była to dziewicza baza i właśnie z tą marką utożsamiano też właścicieli. Nadleśnictwo Łopuchówko w związku z otrzymywanymi takimi sygnałami z zewnątrz, z mediów, postanowiło wystosować się oświadczenie i proszę zwrócić uwagę, na to było ono już 4 dni później wystosowane, w którym staraliśmy się wytłumaczyć, że to miejsce jest dla wszystkich, że w tym miejscu, jakim jest ośrodek na Dziewiczej Górze, będzie prowadzona bezpłatna edukacja leśna, będzie możliwe wejście na wieżę obserwacyjną, która była do tej pory płatna, również to wejście nie będzie powodowało zaniku pieniążków z portfela. Oczywiście tutaj bardzo czujnie działali też przedstawiciele dziewiczej bazy, którzy już też kilka dni później wystosowali oświadczenie, w którym piszą, że w związku z nieprawdziwymi informacjami, tak było to odparte wielkim atakiem. Ale myślę, że najgorsze, tu jest jeszcze kolejna odpowiedź, bo atakowali nas również radni. Myślę, że największym punktem zapalnym i najwięcej stresu przysporzyła mi ta strona i obecnie nie posiadam Facebooka, bo mam po prostu taki wstręt. Powstał profil Protest Turystów przeciwko zmianom w dziewiczej bazie, gdzie co najlepsze pojawiały się wpisy o każdej porze dnia i nocy. Proszę zwrócić uwagę na to, z jaką częstotliwością one były. 7.50, 7.51. My tak naprawdę nie byliśmy w stanie reagować na to, co się pojawia. Zresztą i tak już spędzaliśmy mnóstwo czasu w pracy na Facebooku, a jeszcze dodatkowo wieczorami zastanawialiśmy się, jak na to wszystko odpisywać. I oczywiście kolejny jeszcze artykuł, gdzie już tutaj Wyborcza postarała się o to, żeby troszeczkę wybielić nasz wizerunek. Jednakże rozmowa w sieci okazała się bardzo trudna. Brak osób przeszkolonych ku temu spowodowała, że postanowiliśmy pójść starym dobrym sposobem, czyli spotkać się na neutralnym gruncie. I właśnie Nadleśnictwo Łopuchówko zaproponowało debatę, na której został przedstawiony plan naszych działań od 1 sierpnia 2016 roku. Jak myślicie państwo, przyszedł ktoś z hejterów? Nie. Nie było nikogo z przeciwnej strony. Pojawił się może jeden, dwóch radnych i to było przykre, bo ta debata też nie mogła być do końca merytoryczna. Niemniej jednak osoby, które się pojawiły, potrafiły nas też wesprzeć później w sieci, podpisując, proszę pani, o tym była debata, dlaczego pani nie przyszła. No i właśnie, zorganizowaliśmy debatę, odpowiedzieliśmy na wszystkie hejty na Facebooku i wydawałoby się, że sytuacja została opanowana. Guzik, prawda. Bo punktem zapalnym okazał się ten plac wiklinowy, a właściwie wiklinowy labirynt, który żywy wiklinowy labirynt, na który pani zajmująca się obiektem do tej pory uzyskała dofinansowanie ze środków zewnętrznych, czyli przez 5 lat to musiało tam stać. Zaproponowała nam bardzo fajne warunki, między innymi to, żebyśmy opłacali, dbali o to, a ona będzie kojarzona nadal z tym miejscem. No niemniej jednak stan tego labiryntu pozostawia wiele do życzenia, aktualnie jest cały dziurawy i tak naprawdę nikt się nie chce tym zająć, co też myślę, że nie do końca wpływa pozytywnie tutaj na nasz wizerunek, niemniej jednak są to sprawy tutaj już złożone prawne. Jakie mieliśmy trudności, jakie błędy popełniliśmy, bo nie mówimy, że nie popełniliśmy błędu, byliśmy prawdopodobnie pierwsi w kraju, którzy spotkali się z takim problemem, no ale myślę też, że tutaj niewiele nadleśnictw ma 2 ośrodki. Brak oficjalnej strony na Facebooku Nadleśnictwa. Żeby nie powodować chaosu medialnego, odpowiadaliśmy tylko na ogólnym profilu Nadleśnictwa Łopuchówko. Bardzo wiele osób miało problem z dotarciem do informacji, że jest to również profil Dziewiczej Góry. Brak osoby odpowiedzialnej za PR w Nadleśnictwie. Jak powiedziałam, ja byłam podleśniczym, zostałam wyciągnięta z lasu. Niemniej jednak zabrakło nam tego doświadczenia. Nie byliśmy przeszkoleni w tym zakresie. I też, co okazało się wielkim błędem, powinniśmy teorię, co będziemy robić od 1 sierpnia, mieć już gotową w momencie wypowiadania umowy. Czyli powinniśmy dokładnie znać zakres tego, co będziemy robić i jak będziemy robić i dlaczego tak. Co więcej,
pojawił się problem braku zrozumienia moich kolegów dla tej sytuacji, w której jesteśmy i niestety też brak takiego wsparcia z góry. Nie obyło się bez pomocy i bardzo dziękuję Witkowi, który po godzinach służył pomocą, Markowi oraz Ani, która dzielnie też razem z Markiem komentowali sytuację na profilu nadleśnictwa, którzy starali się ugasić tak naprawdę ten ogień, który czasami sami wywoływaliśmy, bo proszę mi uwierzyć, działanie w emocjach nie jest najlepszym doradcą i w tej sytuacji również nie było. Jakie osiągnęliśmy efekty? Efekt jest taki, że pracuję czasami też i w sobotę i w niedzielę po to, żeby pokazać, że Lasy Państwowe też potrafią organizować eventy poza godzinami swojej pracy. Mieliśmy takie akcje jak sadzenie lasu, zieloną klasę, czyli taki rodzinny dzień na Dziewiczej Górze, gdzie był pokaz sokolniczy, była pogadanka o kleszczach, było wyjście z przewodnikiem na wieżę oraz podchody. Bardzo dużo osób się w to zaangażowało i myślę, że to fajny wymiar przyjęło. Oraz, czego nie umieściłam jeszcze, w sobotę mieliśmy warsztaty promujące drewno. Każdy uczestnik mógł zrobić anioła z kawałka brzozowego wałka oraz zakupionych przez nas materiałów. Myślę, że nie możemy też powiedzieć, że ilość osób odwiedzających nasz ośrodek spadła. To miejsce ma silnie zakorzenioną tradycję dla biegaczy, dla rodzin wypoczywających z dziećmi i tak naprawdę to, że jest ono darmowe, że jest to miejsce otwarte dla wszystkich, powoduje, że licznie do nas te osoby przybywają z okolic Poznania i nie tylko. No i na szczęście też Rada Gminy Czerwonak, z którą sąsiadujemy, też zaczęła na nas przychylnym okiem patrzeć. Niestety nadal zmagamy się z problemem istniejącej marki dziewiczej bazy w internecie. Strona internetowa, kontakty, brak informacji o tym, że jest to miejsce zamknięte, profil facebookowy nadal działa, więc mamy troszeczkę kreciej roboty, ale tak naprawdę czym byłoby życie bez takich atrakcji? I ogromny problem, niezadowolenie z powodu braku punktu gastronomicznego. Nie robimy wesel, komunii, nie robimy chrzcin. Auć. Niemniej jednak wiem, że tutaj pan nadleśniczy stara się o to już, żeby automaty, które stoją w tej przestrzeni gastronomicznej, mogły być zastąpione właśnie przez prawdziwą gastronomię. Bardzo dziękuję za uwagę.